Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj pokażę Państwu groby polskich olimpijczyków, którzy brali udział w zimowych igrzyskach olimpijskich. 4 lutego rozpoczęły się 24. zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. Polska na zimowych igrzyskach olimpijskich do czasów Adama Małysza miała tylko 4 medale. Pierwszy zdobył Franciszek Groń-Gąsienica. Było to w Cortina d'Ampezzo w 1956 roku. Franciszek Groń-Gąsienica zdobył brązowy medal olimpijski w konkurencji kombinacja norweska, czyli połączeniu skoków narciarskich i biegania. Sportowiec pochowany jest na nowym cmentarzu w Zakopanem. Następne medale olimpijskie wywalczyliśmy 4 lata później na igrzyskach w Squaw Valley. W Stanach Zjednoczonych medale zdobyły łyżwiarki szybkie Elwira Seroczyńska i Helena Pilejczyk. Srebro przypadło Seroczyńskiej, a brąz Pilejczyk. Pani Elwira zdobyła medal na 1500 metrów. Srebrna medalistka olimpijska w 2004 roku pojechała odwiedzić syna do Londynu przed świętami Bożego Narodzenia. Niestety doznała tam udaru mózgu i zmarła wkrótce później w szpitalu. Została pochowana na powązkach wojskowych w Alei Zasłużonych. Jej grób zdobił piękna figurka łyżwiarki. Na igrzyskach w 1960 roku Polska miała szansę jeszcze na jeden medal. Sztafeta 3x5 km pań zdobyła jednak 4. miejsce. W skład sztafety wchodziły Stefania Biegun, Józefa Pęksa-Czerniawska i Helena Gąsienica-Daniel Lewandowska. Stefania Biegun była złotą medalistką uniwersjady z 1962 roku na 8 km. Po zakończeniu kariery trenowała m.in. słynne siostry Władysławę i Józefę Majerczyk. Zmarła w Wetlinie, gdzie prowadziła warsztat rzemieślniczy i działalność handlową. Helena Gąsienica-Daniel Lewandowska była także olimpijką z Cortina d'Ampezzo w 1956 roku. Wówczas startowała razem z Marią Gąsienicą Bukową-Kowalską i wspomnianą już Józefą Pęksą-Czerniawską. Panie zajęły wówczas 5. miejsce w sztafecie 3x5 km. Rodzeństwem Heleny Gąsienicy Daniel Lewandowskiej byli Andrzej Gąsienica-Daniel, który był skoczkiem narciarskim, Maria Gąsienica-Daniel Szatkowska, która była narciarką alpejską, Józef Gąsienica-Daniel, który był kombinatorem norweskim oraz żyjący jeszcze Franciszek Gąsienica-Daniel, narciarz i skoczek. Helena Gąsienica-Daniel Lewandowska pochowana jest na nowym cmentarzu w Zakopanem. Maria Gąsienica Bukowa-Kowalska z kolei spoczywa na cmentarzu w Kościelisku. Pochowany jest tam także jej mąż Aleksander Kowalski, który był skoczkiem narciarskim i kombinatorem norweskim. Także brał udział w igrzyskach olimpijskich. Ich syn Andrzej także próbował swoich sił w skokach narciarskich. W dzieciństwie jeździłem do pani Marysi i pana Olka na ferie zimowe. A teraz opowiem pokrótce o innych sportowcach zimowych, którzy występowali w latach tuż po II wojnie światowej. Antoni Wieczorek był skoczkiem narciarskim i trenerem kadry narodowej. 15 marca 1948 roku w Planicy jako pierwszy Polak w historii osiągnął granicę 100 metrów. Zginął w wypadku samochodowym w 1992 roku w Złotych Morawcach na Słowacji. Wracał wtedy z wakacji na południu Europy. Roman Gąsienica-Sieczka także był skoczkiem narciarskim.
oraz byłym rekordzistą Wielkiej Krokwi. Ponadto był także skrzypkiem. 24 października 1957 roku na skoczni w Harachowie doznał wypadku na rozbiegu. Upadając, zawisł na drucie, który rozerwał jego nogę. Doszło do martwicy i stopa musiała zostać amputowana. Po półtora roku przerwy wyszedł z kliniki i zajął się stolarką. Władysław Tajner był skoczkiem narciarskim i alpejczykiem. Stryjem Apoloniusza Tajnera, czyli obecnego prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. Był trzykrotnym rekordzistą Wielkiej Krokwi. Po zakończeniu kariery pracował w fabryce nart w Austrii, potem wyemigrował do USA. Jego brat Leopold, ojciec Apoloniusza, był narciarzem i skoczkiem narciarskim. Józef Huczek był skoczkiem narciarskim olimpijczykiem z Cortina d'Ampezzo. Sportowiec zmarł w Szczyrku w wieku zaledwie 37 lat. Antoni Łaciak był skoczkiem narciarskim, wicemistrzem świata z 1962 roku w Zakopanem. Medal wywalczył na skoczni normalnej. Zmarł po operacji serca przeprowadzonej w szpitalu w Katowicach. A teraz opowiem o kilku skoczkach sprzed ery Adama Małysza. Najzdolniejszym był Zdzisław Hryniewiecki. Niestety w wyniku wypadku przerwał karierę w wieku zaledwie 22 lat. Według Wojciecha Fortuny, czyli złotego medalisty olimpijskiego z Sapporo z 1972 roku, Hryniewiecki był najlepszym polskim skoczkiem w okresie między Stanisławem Marusarzem a Adamem Małyszem. Jego seniorska kariera trwała zaledwie 4 lata do feralnego upadku na skoczni w Wiśle Malince 28 stycznia 1960 roku. Było to na 2 dni przed wyjazdem na Igrzyska Olimpijskie w Squaw Valley. Hryniewiecki złamał trzon kręgu szyjnego i stłukł klatkę piersiową. W wyniku urazu nastąpił natychmiastowy niedowład górnych kończyn i całkowity bezwład tułowia wraz z kończynami dolnymi. Resztę życia były skoczek narciarski spędził na wózku inwalidzkim. Helmut Recknagel, który zdobył złoty medal na Igrzyskach w 1960 roku, przesłał go później Hryniewieckiemu. Skoczek otrzymał nawet mieszkanie, samochód i pomoc w rehabilitacji. Odwiedzali go słynni Polacy ze Zbigniewem Cybulskim na czele. Zdzisław Hryniewiecki wziął nawet ślub ze swoją pielęgniarką Wandą Góralską. Niestety nie mógł mieć dzieci. Para rozwiodła się, a były skoczek popadł w alkoholizm. Hryniewiecki mieszkał samotnie w Bielsku Białej. Ostatnie lata spędził obłożnie chory w łóżku. Miał m.in. odleżyny na brzuchu. Zdzisław Hryniewiecki został pochowany na cmentarzu w Bielsku Białej. Jego ojciec Stanisław zmarł 4 dni po synu. Innym znanym skoczkiem był Tadeusz Pawlusiak. Prowadził on nawet po pierwszej serii skoków na Mistrzostwach Świata w 1970 roku. W drugiej jednak upadł i został sklasyfikowany dopiero na 34. miejscu. Podczas skoku na skoczni Mamuciej w Ironwood w Stanach Zjednoczonych doznał bardzo groźnego wypadku, łamiąc sobie mostek. Tadeusz Pawlusiak zmarł w Wilkowicach. Józef Przybyła był skoczkiem narciarskim, który w 1968 roku na skoczni Welikanka w Planicy ustanowił rekord Polski w długości skoku. Skoczył wówczas 143 metry. Po zakończeniu kariery pomagał zięciowi w warsztacie stolarskim. Zmarł w Buczkowicach i tam także został pochowany. Adam Krzysztofiak był skoczkiem narciarskim, brązowym medalistą Mistrzostw Europy Juniorów z 1969 roku. Był także trenerem znanego skoczka Roberta Matei. Pod koniec życia ciężko zachorował. Został pochowany na nowym cmentarzu w Zakopanem. Jan Kawulok, polski skoczek narciarski oraz kombinator norweski. Był związany z Wisłą. Trenował Jana Szturca, późniejszego trenera Adama Małysza. Zmarł w 2021 roku. Pierwszym zwycięzcą konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich był Stanisław Bobak. Zajął on w sumie 3. miejsce w klasyfikacji generalnej za rok 1979-1980. Wygrał jeden konkurs Pucharu Świata w Zakopanem, ponadto był dwukrotnie drugi i raz trzeci.
Rok po swoim największym sukcesie zakończył karierę z powodu złego stanu zdrowia. Na treningu wybił sobie 4. i 5. krąg. Dodatkowo cierpiał na ucisk lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Utrzymywał się ze skromnej renty w wysokości 500 zł. Zmarł w 2010 roku po długiej chorobie i został pochowany na cmentarzu w rodzinnym Zembie. Jan Bachleda-Curuś był narciarzem alpejskim. Jego brat Andrzej zdobył jedyne medale Mistrzostw Świata dla Polski. Wywalczył srebro i brąz w kombinacji alpejskiej. Jan Bachleda-Curuś był synem znanego śpiewaka operowego Andrzeja Bachledy-Curusia. Ojciec przeżył swojego syna zaledwie o jeden dzień. Obydwoje pochowani są na nowym cmentarzu w Zakopanem. A teraz opowiem o dwóch Polakach saneczkarzach, którzy zginęli w trakcie zawodów sportowych. Stanisław Paczka zginął na torze podczas Mistrzostw Świata w saneczkarstwie w Königssee w 1969 roku. Po wypadnięciu z trasy uderzył głową w drzewo. Miał tylko 24 lata. Stanisław Paczka został pochowany na cmentarzu w Mikuszowicach. Na Igrzyskach Olimpijskich w Innsbrucku w 1964 roku zginął Kazimierz Kaj Skrzypecki, który reprezentował barwy Wielkiej Brytanii. Doznał obrażeń podczas startu na torze olimpijskim. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Kuzynem Kazimierza Kaj-Skrzypeckiego był inny saneczkarz, Jerzy Wojnar. Z wykształcenia był on inżynierem ceramiki po AGH w Krakowie. Dodatkowo był także 3-krotnym rekordzistą świata w szybownictwie. Jego ojcem był znany profesor Józef Wojnar. Jerzy Wojnar ponadto był mistrzem świata w saneczkarstwie w 1958 i 1961 roku oraz wicemistrzem z 1962. Brał także udział w igrzyskach w Innsbrucku i Grenoble w 1968 roku. Jerzy Wojnar został pochowany na cmentarzu Służewieckim w Warszawie. A teraz opowiem Państwu o kilku przedwojennych znanych polskich sportowcach. Zacznę od Stanisława Marusarza. Stanisław Marusarz był wicemistrzem świata z 1938 roku z Lahti na skoczni K65. Był on nie tylko skoczkiem narciarskim, startował także z powodzeniem w narciarstwie alpejskim i kombinacji norweskiej. Był 4-krotnym olimpijczykiem i aż 7-krotnym uczestnikiem Mistrzostw Świata. Dodatkowo 21 razy zdobywał tytuł Mistrza Polski w skokach narciarskich. W czasie II wojny światowej jako podporucznik AK był kurierem tatrzańskim. Został schwytany i skazany na karę śmierci przez gestapo. Nie przyjął propozycji trenowania niemieckich skoczków narciarskich. Zasłynął brawurową ucieczką z więzienia przy ulicy Montelupich w Krakowie. Pod fałszywym nazwiskiem Stanisław Przystalski trenował węgierskich skoczków. W czasie jednych z zawodów został rozpoznany przez swojego dawnego rywala, niemieckiego skoczka Józefa Weilera. Ten go jednak nie wydał. Przez młodszych kolegów nazywany był dziadkiem. Swój ostatni skok w życiu oddał w Zakopanem w 1979 roku w wieku 66 lat na potrzeby filmu Dziadek Janusza Zielenackiego. Stanisław Marusarz był najlepszym polskim sportowcem roku 1938 w plebiscycie przeglądu sportowego. Stanisław Marusarz zmarł na zawał serca 29 października 1993 roku. Przemawiał wówczas na pogrzebie swojego dowódcy z czasów okupacji, Wacława Felczaka. Było to na cmentarzu na Pększowym Brzysku w Zakopanem. Stanisław Marusarz został tam także pochowany kilka dni później. Siostrą Stanisława była Helena Marusarzówna, narciarka alpejska i kurierka tatrzańska, żołnierka ZWZ. Została ona schwytana przez żandarmerię słowacką i przekazana gestapo. 12 września 1941 roku została rozstrzelana w Podgórskiej Woli koło Tarnowa. Helena Marusarzówna także pochowana jest na cmentarzu na Pęksowym Brzysku w Zakopanem.
Na tej słynnej zakopiańskiej nekropolii znajduje się także symboliczna mogiła Bronisława Czecha. Bronisław Czech był narciarzem, trzykrotnym olimpijczykiem. Ponadto był taternikiem, wspinaczem, ratownikiem górskim, instruktorem narciarskim, pilotem i instruktorem szybownictwa. Występował zarówno w konkurencjach biegowych, zjazdowych, jak i kombinacji norweskiej i skoków narciarskich. Był trzykrotnym rekordzistą Polski w długości skoku. W 1929 roku wygrał pokazowe zawody FIS w zjeździe na Mistrzostwach Świata w Zakopanem. Był także czwarty w kombinacji norweskiej. Na igrzyskach w Lake Placid w 1932 roku zajął siódme miejsce w kombinacji norweskiej. Na igrzyskach w Garmisch-Partenkirchen w 1936 roku był siódmy w sztafecie 4x10 km. Został aresztowany przez Gestapo w 1940 roku i wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam także zmarł. Wcześniej nie przyjął propozycji trenowania kadry niemieckich narciarzy. Informacja jego śmierci została przekazana jego siostrze Stanisławie przez słynnego rzeźbiarza Ksawerego Dunikowskiego. Razem z Bronisławem Czechem w obozie koncentracyjnym Auschwitz więziony był także inny narciarz i kombinator norweski Izydor Gąsienica-Łuszczek. Pracowali oni razem w obozowym muzeum ze względu na swoje zdolności plastyczne. Po wojnie posądzono Gąsienicę Łuszczka o współpracę z Józefem Kurasiem Ogniem. Zaprzestano go ścigać dopiero po dwukrotnej interwencji Józefa Cyrankiewicza, który również był więźniem obozu w Oświęcimiu. Izydor Gąsienica-Łuszczek został pochowany na nowym cmentarzu w Zakopanem. Tu także pochowany jest młody skoczek Wojciech Gąsienica-Marcinowski. Był on brązowym medalistą Mistrzostw Polski w 1932 roku. Był także taternikiem. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zginął on razem z Tadeuszem Bośniackim w urwisku zmarzłej przełęczy w Tatrach. Jan Haratyk tuż przed wojną w 1939 roku zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Zakopanem w wojskowym biegu patrolowym razem z Józefem Hamburgerem i Janem Czepczorem. Jan Haratyk w czasie II wojny światowej walczył m.in. we Francji. Jan Czepczor został pochowany na cmentarzu w Jaworzynce. Aleksander Kowalski był hokeistą olimpijczykiem St. Moritz 1928 roku i Lake Placid z 1932. Był porucznikiem Wojska Polskiego. Ukończył Szkołę Główną Handlową w 1928 roku. Został zamordowany przez NKWD w Katyniu. A teraz opowiem o losach powojennych znanych polskich hokeistów. Mieczysław Ćwikła był hokeistą Stali Sanok i Krakowi. Był także trenerem. Grał na pozycji obrońcy. Zmarł śmiercią tragiczną i został pochowany na cmentarzu Prądnik Czerwony, inaczej cmentarz Batowicki, w Krakowie. Hokeistami zostali jego syn Marcin oraz wnuk Konrad. Janusz Hajnos był hokeistą, reprezentantem Polski, grającym na pozycji napastnika. Był zawodnikiem takich klubów jak Podhale Nowy Targ, GKS Katowice czy KTH Krynica. Był olimpijczykiem z Albertville z 1992 oraz trzykrotnym reprezentantem na Mistrzostwach Świata, gdzie zdobył w sumie 8 bramek. Został pochowany na cmentarzu w Nowym Targu. Jan Hampel był hokeistą olimpijczykiem z Oslo z 1952 roku. Grał na pozycji bramkarza. Występował w klubach z Katowic, m.in. w Górniku, gdzie zdobył 2 tytuły mistrza Polski. Niestety nie jest jasny rok jego śmierci. Według różnych źródeł miał umrzeć 3 grudnia 1962 roku w wieku zaledwie 29 lat. Tymczasem występują materiały, w których można zauważyć, że grał w reprezentacji Polski do 1965 roku. Część z nich dotyczy jednak Krystiana Hampela.
inna informacja o jego śmierci mówi o 1975 roku, kiedy to miał zatrucie gazem w swoim mieszkaniu. Hilary Skarżyński był hokeistą, napastnikiem, trzykrotnym olimpijczykiem, gdzie zdobył 10 goli. Bronił barw takich klubów jak Stal i Górnik Katowice. Zginął w wypadku samochodowym w Miami Beach w 1987 roku. Michał Antuszewicz był hokeistą, który reprezentował barwy Mandżurii, gdzie się urodził. Nosił tam przydomek Król Lodu. Do Polski przyjechał dopiero w 1948 roku. Wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Oslo w 1952 roku. Bronił barw Legii Warszawa. Został pochowany na cmentarzu północnym w Warszawie. Stefan Zorich, hokeista, dwukrotny olimpijczyk, zawodnik m.in. KTH Krynica. W czasie II wojny światowej służył w armii generała Maczka. W Mistrzostwach Świata w Pradze w 1947 roku zdobył tytuł króla strzelców. Na igrzyska do Cortina d'Ampezzo w 1956 roku nie pojechał z powodów politycznych. Potem był trenerem. Jego wnuk Marian także jest hokeistą. Stefan Zorich zmarł w Gdańsku i został pochowany na cmentarzu w Krynicy Zdrój. Henryk Handy, hokeista Legii Warszawa i Górnika Murcki, trenował m.in. Mariusza Czerkawskiego w GKS-ie Tychy. Był uczestnikiem Mistrzostw Świata w 1963 roku i Igrzysk Olimpijskich w 1964. Henryk Bromowicz, właściwie Bromer, trzykrotny olimpijczyk z 1948, 1952 i 1956 roku, hokeista Legii Warszawa, potem trener. Zmarł w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku autobusowym. Mieczysław Chmura, hokeista Podhala Nowy Targ, trener Zagłębia Sosnowiec i Stali Sanok, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 1958 roku oraz Mistrzostw Świata w 1959. Zmarł w wyniku zatoru i został pochowany na cmentarzu w Nowym Targu. Rudolf Czech, hokeista klubów Odry Opole oraz Legii Warszawa, dwukrotny olimpijczyk. W 1958 roku podczas zgrupowania Legii w Garmisch-Partenkirchen odłączył się od zespołu i pozostał na stale w RFN. Zmarł w Krefeld. Tadeusz Świciarz-Kostek, hokeista i piłkarz związany z Polonią i Legią Warszawa, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Oslo. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, wystąpił w 5 meczach reprezentacji Polski w piłkę nożną. Został pochowany na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Bracia Antoni, Adolf i Alfred Wróblowie. Antoni Wróbel był hokeistą klubu Naprzód Janów oraz olimpijczykiem z Oslo. Adolf z kolei także bronił barw Naprzodu Janów oraz Górnika Katowice i Legii Warszawa. Wystąpił na igrzyskach w 1956 roku. Alfred, który miał pseudonim Dziura, był górnikiem oraz hokeistą Górnika Katowice. Uczestniczył na igrzyskach w 1952 i 1956 roku. Robert Guralczyk był hokeistą grającym na pozycji obrońcy. Uczestniczył 5-krotnie w Mistrzostwach Świata i 2-krotnie w Igrzyskach Olimpijskich w 1972 i 1976 roku. Zginął w wypadku samochodowym. Nieoficjalnie został przypadkowo trafiony kulą wystrzeloną ze strzelnicy Milicji Obywatelskiej, obok której przejeżdżał. Jego bratem był Felix Guralczyk, także hokeista, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku. Felix zmarł w wieku zaledwie 30 lat. Tadeusz Kacik był zawodnikiem grającym na pozycji lewoskrzydłowego napastnika. Był olimpijczykiem z Sapporo z 1972 roku. Bronił barw Podhala Nowy Targ i KTH Krynica. Jerzy Poc, wychowanek ŁKS-u Łódź, w którym grał do 1982 roku. Następnie wyjechał do Niemiec, gdzie reprezentował barwy Eintrachtu Frankfurt i EC Bad Nauheim. Był jednym z czołowych obrońców w historii polskiego hokeja na lodzie. Rozegrał 198 spotkań w reprezentacji Polski w latach 72-89, co jest drugim wynikiem w historii po Henryku Kruchu. Zmarł na raka. Jerzy Poc został pochowany na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych.
Za tydzień powrócimy do seriali z lat 60. Zobaczycie m.in. groby aktorów, którzy zagrali w Stawce większej niż życie. Do zobaczenia.